Dziękuję bardzo. No, zaczynamy dzisiaj przygodę z Bieszczadami i wyruszamy na szlak na Połoninę Caryjską. 2 godziny 10 minut. No i tak prezentuje się początek szlaku z Ustrzyk na Caryjską. Na razie idziemy na otwartym terenie, ale zaraz wejdziemy w las. No, po wejściu do lasu zaczyna się bardzo strome podejście. Trwa jakieś może 15 minut. No, potem się trochę wypłaszcza. No i teraz jest troszkę płasko. Zobaczymy, co będzie dalej. Także jak zwykle fajna, szeroka, fajny szlak. Tak, ale na początku już można się nieźle zasapać. O, idziemy dalej. Idziemy sobie dalej czerwonym szlakiem. Druga jest taka mieszana. Czasami niemalże po prostym. No i są fragmenty takiego ostrego podejścia, ale idzie się dość przyjemnie. No i jest tutaj przed wyjściem z lasu bardzo strome podejście po takich kamieniach, takich stopniach, ale pnie się to naprawdę dość stromo pod górę. Tam właśnie z lasu wyszłyśmy. Tak wygląda szlak, który biegnie dalej po otwartym terenie i pnie się nadal dość stromo pod górę. Parę minutek pod górkę i voilà! Takie widoczki. A my będziemy tam szlakiem. Hello! Jesteśmy na Caryjskiej. Trochę wieje. Jak zwykle w Bieszczadach. Jak nie wieje, to sprawdźcie, czy jesteście w Bieszczadach. Kto mówił? Ale nie na tym filmie. Tam fajne. Caryjska się ciągnie w tamtą stronę. Stamtąd przyszłyśmy. Szlak jest idziemy czerwonym szlakiem już zalesieniem do brzegów górnych.
w lesie. Jest fajna ścieżka. No, dla podchodzących na pewno stroma, ale fajnie się schodzi, bo jest o co zaczepić nogi. Jest sucho. Bardzo przyjemnie. Niedługo dojdziemy do drogi do Brzegów Górnych i zastanowimy się, co dalej robimy, bo w oddali, zdaje się, słyszałyśmy zapowiadaną zresztą burzę. O, jaka fajna ciekawostka, zrośnięte drzewa i tutaj taka kapliczka. Oho. No i zeszłyśmy na parking do Brzegów Górnych. Są tu busy. No i udało nam się busem zjechać tu do parkingu na przełęcz Wyżniańską. Czyli Podrawkę. Czyli zaoszczędziłyśmy sobie 3,5 km asfaltem. No i tutaj z parkingu tego idziemy w drugą stronę na Rawki. Żeby tradycji się nie stało zadość i żeby nas na tych Rawkach nie zlało, jak 2 lata temu. Tak, miałyśmy wtedy pecha, zaczęło lać, w strugach deszczu zlatywałyśmy na dół, ale na dole udało nam się z turystami zabrać samochodem do naszego samochodu, także tyle dobrego. No, a dzisiaj też zapowiadają deszcze. Lecimy. A tutaj widać Caryńską, na której jeszcze chwilę temu byłyśmy. A doszłyśmy do bacówki pod Małą Rawką. No i zaczął padać deszcz. Więc chyba zrobimy przerwę na obiad i zadecydujemy, co dalej. I co tam dzisiaj kuchnia podała? Nie wiem, trudno powiedzieć mi, co to jest. No, a to miał być makaron z sosem bolognese, a jest makaron na sucho z mięsem. No ale co, w Bieszczadach to i tak smakuje, co nie? Tak, wszystko smakuje wybornie. Właśnie, smacznego. Dziękuję. No, szlak na Małą Rawkę od razu nas nie oszczędza. O, sporo jest tutaj pod górę. No, dochodzimy powolutku do Małej Rawki. Po niemalże godzinnym, mozolnym wspinaniu się, konsekwentnie niestety pod górę, jest tu taka droga dość stroma, ale przygotowana dobrze, powykładana takimi schodami. Także idzie się całkiem nieźle, tylko że męcząco momentami. I jesteśmy na Małej Rawce, 1267 metrów, 10 minut przed czasem. Tak, a zaraz polecimy tam, czyli na Wielką Rawkę. Na Wielką Rawkę, a tutaj jest tak o. A na horyzoncie powolina Caryńska. I to ostatnie podejście na Wielką Rawkę. Zaczyna wiać. Podchodzę już 20 raz, 20 raz kurtkę wkładam. Tak, kurtkę włóż, kurtkę zdejm. Kurtkę włóż, kurtkę zdejm. I tak 150 razy dziś.
ten wiatr. Bieszczadzki wiatr. Wycieczka po... I dochodzimy już do wielkiej Rawki. Jest tu trochę ludzi, jakaś wycieczka. Witamy z wielkiej Rawki. Jesteśmy na niebieskim szlaku w drodze do Ustrzyk Górnych. Z wielkiej Rawki. Schodzimy z wielkiej Rawki i robimy sobie przerwę na kawusie. Na początku ten niebieski szlak dość ostro idzie w dół, a potem się w połowie drogi już tak wypłaszcza i idzie się momentami przez takie platformy, których nie było 2 lata temu. Szłyśmy tędy w deszczu, było wielkie bagnowisko, trzeba było szukać sobie miejsc, gdzie można było w ogóle przedostać się jakoś dalej, a teraz jest dużo tych platform i kamieni, prawda? Tak, to jest chyba nowe. Raczej to jest coś nowego, także duże ułatwienie, żeby przejść. O, kolejna platforma. Tutaj się chodziło gdzieś bokami, lasami, żeby w ogóle się przedostać, jak było mokro. O, chyba dochodzimy niedługo do drogi, bo coś jedzie. Także jak ktoś był parę lat temu i się zraził, to teraz raczej nawet podczas deszczu da się tutaj jakoś przejść. Spokojnie. Niecały kilometr do drogi. I potem kilometr chyba drogą do Ustrzyk, gdzie mamy. Trzeba się troszkę ogarnąć, bo wchodzimy z lasu. Tak. Na drogę publiczną. Tak, jesteśmy już przy drodze, czyli koniec wycieczki na dzisiaj. Tak, nużące było to zejście, ale trasa całkiem fajna. Tak w jedną, jak i w drugą stronę, urozmaicona. I cóż, my dochodzimy do drogi, tą drogą dojdziemy do parkingu, gdzie stoi nasz samochód. No i jedziemy. Kupimy tylko po drodze coś fajnego. Tak. I Dzida do domu. I Dzida, tak. A jest lokalizacja nasza, to Stuposiany. Tak, tam musimy dojechać do Ustrzyk. To co, będziemy się powoli żegnać ze wszystkimi, którzy dzisiaj byli na jakiejś połoninie. Albo na jakiejś Rawce. Albo nie byli na połoninie. Albo nie byli na Rawce. Albo gdzieś tam indziej byli lub nie byli. Dokładnie. Trzymajcie się i do następnego. Bye. Bye.